Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen. Jak zapewne pamiętacie, ostatnio Rzem przybył do pewnej świątyni, w której to mam nadzieję znaleźć... co? Mam nadzieję znaleźć hełm Władcy Tytanów. Gdzieś tutaj on powinien się znajdować. Pytanie tylko zostaje dokładnie gdzie? Jeszcze rzemiecz? Dobra. Kolejny, super. No, stanął przyszedłem. A tak konkretniej, to mam się dostać tam. Tak, dobrze? Tam? Czy tu? Halo? A w każdym razie. Znowu jest sytuacja z dwoma posągami. Tak, gdzie te posągi? Po pierwsze jaszczura tutaj jest. Stare po pierwsze. Gdzieś to było po piersie króla. Chyba. W każdym bądź razie. O. Tu dokładnie. Jest po piersie króla. Jednakowoż potrzebuję czegoś, by otworzyć tutaj te kraty. Coś jest mi bardzo potrzebne. Z tamtej strony jest przejście dla łodzika. To przejście... Gdzie ono było? To przejście jest tutaj. Niestety na chwilę obecną... czary proszę. Nie mam żadnego zwoju do przemiany łodzika. Więc będę się musiał udać... no po prostu gdzieś, gdziekolwiek, gdzie dostanę zwój. No i wtedy będzie można coś popróbować. Gdzie to się przenieść? Wulkaniczna twierdza. Tam powinien coś znaleźć. Mam nadzieję przynajmniej taką, że mam takie podstawowe czary. Bo jak nie, to będzie lipa. W sumie jeszcze zostanie mi jeden punkt, gdzie będę mógł kupić ów zwój. W obozie bandytów konkretnie. Bo w mieście raczej nie, aczkolwiek też zobaczę. Ignatius. No, a spoko. Tutaj stół runiczny. Stół runiczny. Kurczę, nie mam. Nie mam żadniczego, co by mogło. Co bym mógł tutaj zrobić? Ilumar. Mistrzu, potrzebne mi zwoje. Potrzebne mi zwoje. Masz przemianę łodzika. Biorę wszystkie. Też przemianę łodzika. Te zwoje też biorę. Telekinezę chyba mam. Dobra. Ile za to chcesz? 900? Uhohohoho. Sporo. Ale... pozbędę się mieczy. Tych niepotrzebnych. Miecz tytan zostaje. A obsydianowego wrzucę. Miecz runiczny zostaje. Burzowy.
Ostrze Zdrajcy, Miecz Elkara. Te wszystkie pomniejsze badziewia posprzedaję. Kostur Tytan zostanie. Kostur Kata Wynocha, Włócznia, zwykłe kostury. Aż tyle. Solidna gałąź, młot Władcy Tytanów, topór Tytanów, młot Wynocha, kusza myśliwska, lekka kusza też wypadł, tarcza zostaje, te tarcze wypadł. Czy ja właśnie sprzedałem swój hełm? Tak, właśnie sprzedałem swój hełm, nie chcę go sprzedawać. Zbroja żołnierza, wyjazd, amulet, w ogóle posprzedaje się. Wszystkie świecidełka. Też dobrze. Pierścionki. Okej, okay, trochę się luźniej zrobiło. A tak, strzał też nie chcę. Tutaj jest ok. Tutaj. A dobra. O, zapłacę niecałe 1000. Ok, koniec. Teraz wracamy do obozu na bagnie. Ale chwila, ja mam lewitację. Mam jeszcze 5 lewitacji. Dobra. Nie miasto, obóz na bagnie. Miasto, obóz bandytów, tak. Z obozu bandytów powinien się dostać. Z tego co pamiętam przynajmniej. Okej. Okay. To była ta wielka świątynia na górze. Chicken. Czy ja mam tutaj... tak, mam zwój szybkości. Nie będziemy się tyle guzdrać, trochę pobiegniemy. Trochę pobiegniemy i będzie ok. Jesteśmy. Dzień dobry. Znowu będę musiał znaleźć. Aha, to dwa czary lewitacji będę musiał zużyć. Okej, okay, tutaj pierwszy. Lewitacja, tak. Patty czeka. Nie wiem na co, nie wiem na kogo, ale czeka. Wierna z niej kobieta. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Szybkość mi zniknęła, rzecz jasna. Przecież dwa czary nie mogą się na siebie nakładać. I tak, znowu tam czasło coś. Tutaj sobie po prostu zejdziemy. A jak będzie czas... to sobie polecimy. A ten czas nadchodzi. Nadchodzi nieubłaganie. Dobra, schodzimy tam niżej. Lewitacja jeszcze raz proszę. Tak, tylko się nie wbić do tej wrzącej lawy. Dobra. Okej. Okay. I teraz tak. Łodzik. Gdzie jest ta dziura? Tutaj. Okej. Okay. I przemiana w łodzika. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ciasno tu. Dramatycznie ciasno. Dobra, co my tu mamy?
Jest skrzynia. Je... Wszystko trzeba będzie się wrócić. Chociaż może najpierw zatłukę tego pana tutaj. Zapiszmy grę. Tak. Mam sporo tych przemian włodzika. Dawaj. O kurde. Szybko go się tłucze. Niby jakiś taki imienny. Po pierwsze króla jest. Ja szczurzy miecz wezmę. Grzybki. Lubimy grzybki. Ołtarz. Co tu w skrzyni znajdę? Mały rubin oraz szafir. Też tam jakieś znalezisko. Ołtarz. Nie chcę się tak wydostać. Wydostaniemy się tak jak razem poprzednim. Tak, tutaj przyszliśmy tą samą drogą. Man nie mam już w ogóle. To se łykniemy. To se łykniem, bo odwykniem. Tak, teraz tutaj nie wpaść. No i tak. Drugie po piersie króla. Jaszczura tak. I dzień dobry. Hello! O kurde, zaraza. Będzie czas stąd wyjść. O właśnie, w ten sposób. Pojedynczo wykańczamy panów. Aj, 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 to bolało. Dobra, jeden z głowy. Jeden z głowy, do drugiego trzeba będzie się przejść. Kurde, nałykam się tych eliksirów, a miałem sobie zrobić nowe. Kurde. A, pudło. Wyjmuj mieczyk, ta jest. Kurde, że teraz sam się zakręcił. Jak słoik z konfiturami na zimę. O, pięknie, dziękuję ci bardzo. Tak. I mamy kask. Zadanie wykonane. No ale halo! Ja chcę wyjść! Co to ma być? Kurde, muszę tam tędy pimpać. No dobra. Jak trza, to trza. Bo tam jest na górze jakieś wyjście albo co? Halo? Kurde. Jeszcze będzie, że zostanę tu na wieki wieków. Mapa. Mapa regionu, czy jest? Nie ma, oczywiście, bo i po co? Dobra. Gdzieś tu na pewno jest jakieś wyjście. Kamienna płyta, roślina many. Okej. Na razie się powspinamy trochę. Tu jest coś takiego. Tam są schody. To luzik. Spróbujmy najpierw tak. Po prostu. O, też się dało. Nie trzeba było lewitacji. Okej. Tą kratę też by się przydało podnieść. Tylko w jaki sposób? Albo tam jest dodatkowe przejście. No to tutaj już musimy polewitować. Nie ma bata.
Tak, to jest kruche. To jest kruche. Bardzo dobrze. Miałem taką nadzieję od początku. Halo? O, dzień dobry. Okej, na szczęście tylko walczący w zwarciu. Trochę mnie tu urządza. Kurde, jakieś komarzysko mi tu lata. No, ale ci tu nie umarli wojownicy już nie bardzo. Sobie wróćmy troszeczkę. Tak, dwóch proszę do jednego. Może nie tak do końca. Okej. O ty zarazu jedna. Tak mnie z boku trafił. Tak, teraz się tą szkieleciku zajmę. O ty chamie, jeden tak mnie zajść od tyłu. Zdychaj. Dziękuję. Szkielet trochę złota miał. Zardzewiały miecz. O, tamten miał szablę. Drewniana tarcza. Jaszczur wojownik trochę złota. Ten. O, nawet miał trochę tego. O, dźwignię bardzo proszę. Ciekawe, czy tamte na dole też się otworzyły. Zaraz sprawdzimy. Tak, otworzyli się? Nie. Się nie otworzyli, no trudno. Ale i tak tutaj mamy coś nie coś. Zawsze. Iskrz. O, szkielet. Też miał trochę tych eliksirków. O, skrzynka. Dobra, to się pobawmy. Okej. Tak. Tak. Ha! Intuicja działa. O! Berło tytana. Broń żywcowa. Obuchem, silne leczenie i otwieranie zamków. Które mogę w sumie użyć otwierania zamków. No ale co tam. Tak, ciebie też rozwalimy. Bo i dlaczego by nie? Z drugiej strony jest jakieś dziadostwo. Już je słyszę. Teraz ledwo się rozwali, to dostanę hita. O, żeś. Dwóch wojów i monstrum. No, cudnie, po prostu cudnie. Dobra. To najpierw tutaj zwapmy. Chociaż jedną zarazę. Nie ruszaj się, kurde. Tak, zmieniamy. Tarcza, miecz. Dziękuję. Nie dam się zajść. Nie ma takiej opcji. Okej. Ty, kurde, nawet wyszło mi to. Nie wiem, co tamten robił, co on miał na myśli. A czego by on nie miał na myśli i tak dostał w trąbę. Okej, to już nie było fajne. To już było bardzo niefajne. Yes! O, teraz to będzie zabawa. Jak z tamtym puszkiem się będzie bawić. A, puszek okruszek. Tak, kurde, wypiję cały zapas, bo i czemu nie? Na tamtym nie wolno oszczędzać. Kurde, nie mieliście nic lepszego, tylko jakieś marne, surowe mięso. Dobra. Puszek, kici kici.
Ot, zaraza jedna. Jest puszek, aleś ty wyliniał. Dobra. Co my tu mamy? No to, że miałem farta tutaj. Tutaj akurat miałem farta. O. To jest dobre. Co tu mamy? Magiczne światełko, telekineza, diament, srebrny talerz oraz jednego bełta. Też może być. Coś tu się zadymiło, nie wiem co to było. Nie wiem, czy coś mnie zaraz nie czaśnie. Ale ja chcę tą pociągnąć dźwignię. Hopsa! Jee! Wyjście! Jupi! Tą skrzynię? A pewnie, że ją obrabował. Oczywiście, że tak. Dobra. Eldrick musi przekuć pancerz władcy Tytanów. Eldrick to był ten druid. To dobra. Runy. Południowo-zachodnie. Północ. Dobra. Nie mapa świata. Świata mapa, synek, a nie kurde jakieś łupy mi tutaj. Odwróćmy się w ogóle od tej skrzyni. Mapa. Elric jest tutaj, czyli północny wschód. Północny wschód albo wschód w ogóle. Czyli tak. Południowy zachód, Południowy zachód, północny wschód, świątynia. No dobra. Kierunek się zgadza. Ogólnie rzecz ujmując. Ta, bardzo się zgadza. Co to już? Spokojniutki krajobraz, wodospadek, trochę trawki, sielsko i w ogóle. Dobra, trzeba będzie tylko znaleźć Eldricka. A on się potrafi nieźle zakręcić. Także tutaj też może mi trochę czasu zajść. Eldrick, cip cip, gdzie jesteś? Halo? Hop hop. Druidzie. Tutaj wrócił do chatki? Nie, ale ma burdel, mógłby posprzątać. O, jest. Nie rób jeden. Siema, druid. Musimy porozmawiać. Mam kawałek pancerza władcy Tytanów. Potrafisz go naprawić? No, i to rozumiem. O, bidula zakręcony trochę. Że mu całą ścieżkę zastawił. Dziwne, że się nie zliczował już całkiem. No, znowu idziemy do tego pięknego kręgu, co ostatnio. Tak? Tak. No dobra. No i dzień dobry. A ty masz! Tak, światełka poszły, jest cudnie. A dzięki. O, zbrowa cytanów.
No pokaż się mi. Kurde, się nie pokażę. Ale zbroję chcę. Tak, tarczę. Owszem. Hełm. Niech będzie już całość. I młot. Kurde, no i się nie pokażę tylko od tyłu. No zaraz, ale wygląda fajnie. Teraz, tak, i magia, i wulkaniczna twierdza. I wulkaniczna twierdza. I otwórz wielką bramę. Aha, dobra. Czyli teraz czekamy kawałek drogi na dół. Spory kawałek drogi. Kurde, teraz niech ktoś coś mnie tyknie. Dostanie tak w trąbę, że ojojoj. O nie, tędy to ja nie będę schodził. Bo nawet tutaj pancerz może mi nie ocalić. Dobra. Będziemy przechodzić przez kolejne posterunki. Posterunek numer 1. Pusto. Coś tam było, ale tam olać. Posterunek numer 2. Też czysto. Wchodzimy do wnętrza. Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie czekać na mnie Arsegor. Byłoby miło. No i jest, kochany. Dzień dobry. Pewno. Pewno. Co jeszcze? Mendoza chyba wrócił. Dzień dobry. Co? Nie, jeśli mogę temu zapobiec. Pewnie. Zobaczymy. O kurde, ten to... Jak walnie to... Konkretnie. Też go trochę siekłem. Ale to może zaboleć. Łach! To będzie bardzo bolało. Stój, że chamie w jednym miejscu. Kurde, że jakieś przewężenie by się przydało. Ach, tak myślałem. Dobije mnie? O dziwo nie. W sumie chyba już nie żyłem. Także nie musiał mnie dobijać nawet jakoś specjalnie. Ach, kurde.
jedyne światło wśród ciemności, wszelakie robactwo się wbiło. Daleko. No cóż, dobiegniemy. Ostatnie, kurczę. Czy ja nie mam żadnych innych? Mam. Dobra. Trochę tego mam. Zwiększmy sobie punkty życia. Zawsze te 30 parę punktów będzie. Może akurat hit więcej. Się trzeba będzie nawcinać tego. Wywłócznik z punktu doświadczenia. Kurde, jeszcze level może zdobędę. Sobie staty podniosę. Spokojnie, jeszcze 16 tylko. Jeszcze tylko 16. No 13. Szczęśliwa liczba. A się kurde nawcina skubaniec. Ciekawe, czy pójdzie szybciej. Niestety. Nie pójdzie. A szkoda. Dwa. Jeden. Poszło. Dobra. Wyłucznika sobie też wszamiemy. Kapelusz wróżki. Chociaż nie wiem po co. I ogrzy korzeń. No tutaj już jest wiadomo po co. W końcu daje do siły, a ja będę młotem machał. Chociaż w sumie pytanie za 100 punktów. Młot ty masz ile? 120, a miecz obrażenia cięte 100. Staty. Walka mieczem. Na maksa, no dobra. Posażmy cię jednak w miecz. Przynajmniej przy walce z Inkwizytorem. Tak sobie jeszcze podpijmy. I pytanie, czy ja mam przyzwanie, magia. Przyzwanie szkieletu. Mam jeden zwój przyzwania szkieletu. Dobra, jest super. Przyzwijmy go już teraz. Freddy, chodź ze mną. Będziemy z Inkwizycją walczyć. Chociaż pewnie Freddy poleci na hita. Ora. No dobra, tak już to słyszałem. Tak, i tutaj zapisujemy. Nie chcę jeszcze raz przez to przechodzić. Freddy, jesteś? Dobra. Dostajemy do walki. Ta jest. Dawaj, Freddy. Pochachasz go trochę. Na dwa fronty zawsze ciężej.
W sumie mógłbym tak stać i cały czas dać Fredowi go tłuc. I tak na niego nie zwrócił uwagi. A on go będzie chacharzył. Tarczę mogę trzymać w nieskończoność. A skubana duża całkiem. Dawaj, Freddy. Mógłbym zaatakować razem. Tak, to jest to. Okej. Konstrukt z dwoma ostrzami. Inkwizytor Mendoza, monokl, pierścień do siły i zręczności i czaszka. Dobra. Teraz tak, broń zmieniamy na młot tytanów. O, tylko on będzie działał na naszego kochanego tytana. Zapisujemy grę. Gdzie jest czaszka? Gdzie jesteś, czaszunio? Halo? Tu jest. Okej. No to idziemy tu z tytana. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze, jak to się robi. Okej, to niespodzianka. Ale on brzydki. Dobra, odwróciłem się. Okej. Kurde, dostanę w chili jak nic. Tam, dobra. Zaliczamy do nieudanych. Kurde, po cholerę ja się odwracałem. Chyba tylko, żeby w trąby dostać. Dobra, dawaj. Wczytuj. O, autozapis przed walką z bossem. Chyba jedyny taki. Chyba jedyny taki. Dobra. Trzeba będzie jakoś dziadowi wtłuc. Haha, przeskoczyłem. Nie, co ja zrobiłem? Halo? Akurat teraz musiałeś głąbie topić? O matko. To będzie długa walka. Bardzo długa. To będzie bardzo długa walka. Przede wszystkim, jak mogę się zatłuc?
Tarcza ochroni tylko przed pociskami. Aha, przeskoczyłem. Aha, udało się. Dawaj, leczymy. No, rzucaj tymi pociskami, synek. Aż tak daleko sięgam. Tak jest, teraz w trąbę dziada. Okej. A nie zdążyłem. Ale jest blisko. Wiem już co robić, wiem jak to robić. Będzie długo, ale dam radę. Wczytaj autozapis. Tak, bardzo proszę. Miejmy nadzieję, że będzie coś. Dzień dobry. Dawaj, synek, co tam masz? O, kurde, już od razu. A masz jeszcze jednego bęcka. Okej. Okay. O kurde. Trzeba było podskoczyć. No, jeszcze jedną serię proszę tutaj do mnie. Tak. O, tak właśnie. I teraz dostaniesz kolejnego. Ła, prawie żem tutaj zaskoczył. Okej, dziękuję. Dawaj te kulki. Jeszcze jedną, proszę. Dajesz. Kurde, teraz nie dojdę. Chociaż może. Tak! Ach, kurde. Okej, dałem radę. Dawaj. Kuleczki, proszę. Chcecie czasnąć. Jeszcze raz, kuleczki.
Tak jest. I bomba. No, kurde, jeszcze. A, pięknie przeskoczyłem. Pięknie, żebym to zrobił, po prostu. Daj, co tam masz? Okej, okay, jeszcze raz proszę. Kuleczki. Pięknie. Pięknie się wysadzasz, synek. Dajesz. Dajesz. Haha. Nie trafiłeś. No rzuć tymi kulkami, zakończmy to szybko. O tak. O to chodziło. Już? Dała radę? Do dziury! Gamoniu. Tak, wiążemy pana. Ta jest. Wlazuj. No bo w czerp jeszcze młotkiem dostaniesz. I pięknie. Zapieczętowany. Jedyne, co mógł powiedzieć. W końcu się skończyło. Oh. Tytan. Tak, mankind has reason. Moi drodzy, jak sami widzicie, nasza piękna gra, nasz piękny RPG Risen właśnie dobiegł końca. Przeszliśmy całą grę, można by powiedzieć, a przynajmniej cały główny wątek. No i cóż, grało mi się przemiło, po raz kolejny zresztą. Chociaż oczywiście jakichś drobnych błędów się nie ustrzegłem, to jednak i tak było bardzo fajnym, myślę. Gra twórców Gothica. Bardzo mi się w nią grało. Znowu to powiem. Bo rzeczywiście jest super. No i cóż. Po tym pozostaje mi was zaprosić na kolejny projekt w moim wykonaniu. Tym razem gra nieco inna, z nieco innego gatunku to będzie. Ale jaki to będzie gatunek, zobaczycie za tydzień. Chociaż może trochę wcześniej dam jakąś zapowiedź. Jeszcze nie wiem do końca, jak to będzie. No ale cóż. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało ten ostatni odcinek z Risena. Oczywiście, jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie o komentarzu.
Życzę Wam miłego dnia i na razie.